Cześć, jesteś zwycięzcą trzeciej edycji Mam Talent. Powiedz, jak zmieniło się twoje życie? W sumie można powiedzieć, że tak, bo ja nie wygrałem tego programu, ale wygrałem ludzi, chyba to było moje zwycięstwo największe na tym wszystkim, bo to jakoś tak wszystko się potoczyło, że no miałem to drugie miejsce i na szczęście nie miałem przypinki zwycięzcy tego programu, a pokazałem chyba dzięki też moim fanom, dzięki wam, że można coś zrobić, naprawdę, jeżeli się bardzo chce. Jak określisz taki boost popularności nagły? Jak to się odbiło na twoim prywatnym życiu w ogóle? Wow, strasznie. W ogóle to był ogromny nacisk na psychikę przede wszystkim. Wiesz, no, ja miałem 19 lat i tak naprawdę sam się nie spodziewałem, że coś takiego mnie spotka w życiu. I przejście z osoby publicznej, z anonimowej do życia osoby publicznej, to są dwa zupełnie różne światy. Ja teraz na przykład to, co robię, to traktuję tylko jako hobby, tylko bardziej zależy mi na tym, żeby zostawić po sobie jakiś ślad w postaci przekazu, bo wiem, że sam widzisz, co się dzieje dookoła z naszym pokoleniem, z ludźmi, którzy częściej wolą pogadać ze sobą pisząc, niż się spotkać i przybić sobie pionę. Tak, gdzieś taka szczerość ucieka z naszego życia. I powiem ci, że to, co mnie spotkało, to jest dowód na to, że rzeczywiście, jeżeli ktoś bardzo czegoś chce, to może to zrobić. I jakby mi ktoś 3 lata powiedział temu, że ja zdążę spełnić swoje największe marzenie, czyli Jamajka, że będę mógł być w różnych i grać takie koncerty, w których grałem się, w miejsca niesamowite, to ja bym nie uwierzył. Także widzicie, nie wolno leniuchować, tylko zaciskać pięści i do roboty. To może przy okazji parę słów o Jamajce. Jak Jamajka? O, to była przygoda. To była najpiękniejsza podróż mojego życia. I wyniosłem z niej bardzo ważną lekcję dla mnie, bo tam nauczyli mnie, że trzeba uwalniać emocje na scenie, żeby się nie wstydzić tego, nie zamykać ich sobie. Jeżeli masz ochotę coś przeżywać mocno, to przeżywaj to, no bo to chodzi w muzyce tak naprawdę. I powiem ci, że po tym powrocie zmieniło się zupełnie wszystko. Też mnie jakby trochę sparterowało, bo jak widzisz ludzi, którzy no, nie mają tak naprawdę nic. I właśnie chyba dlatego tam też tak bardziej odczuwa się więź między ludźmi, bo tam jest mega niebezpiecznie, bo kurde, tyle tematów zaczynam, ale chciałbym ci wszystko powiedzieć, a widzisz, że za mało czasu mamy. Mimo, że jest niebezpiecznie, to ta wyspa jest niesamowita, ma jakąś taką fajną energię. I powiem ci, ta podróż, poza tym, że no, spełniłem swoje marzenia i udało nam się nagrywać z muzykami Boba Marleya, z muzykami Shaggy'ego, nigdy w życiu nie powiedział, że oni są właśnie jego muzykami, są otwarci i w ogóle serdeczni. On nas w Polsce często jest tak, że wiesz, ktoś pokaże się 3 razy przed kamerami, sorry, nie gadam z to. Dużo jest takich ludzi, a tam właśnie no, byli otwarci, jeżeli chodzi o muzyków. No ale czuć też, że białych nie lubią za bardzo. No, jednak historia odbiła się tak mocno na nich, że po prostu czasami czuliśmy takie zimne spojrzenia. Wiesz, 11 białasów chodziło po Jamajce w krótkich spodenkach, to my tam raziliśmy ich w oczy pewnie. Nie zapomnę akcji, jak byliśmy niedaleko szkoły. Dzieciaki podbiegły do siatki, whiteins, machamy i to, wiesz, się cieszyli. Nie no, wiesz, poza tym, że jest niebezpieczna i nie chciałbym też tutaj oczernić tej wyspy, bo fauna i flora i też ludzie niektórzy, którzy właśnie zarażali takim pozytywem, chodzili, uśmiechali się, nie mieli nic, ale właśnie mieli muzykę, mają siebie. To strasznie dużo uczy. Człowiek wtedy bardziej docenia to, co ma, bo u nas w kraju ktoś, kto nie ma, tak naprawdę mówi, że nie ma nic, to ma 3 razy więcej niż oni tam, bo żyją czasami w jakichś w ogóle blaszanych domkach, chatkach. Ja wróciłem w ogóle prawie z pustą walizką, porozdawałem wszystkie ciuchy, jakie ja, no to było fajne. Ale generalnie zweryfikowałeś swoje poglądy od Jamajki, zdawała ci się ona inna wcześniej? Ja wcześniej w ogóle nie wyobrażałem sobie, no wiadomo, że mi się kojarzyło to ze Słoneczną Wyspą i tak dalej, dopóki nie poznałem muzyki reggae, bo dopiero jak zacząłem czytać coraz więcej o muzyce reggae i o Jamajce, to już wiedziałem, jak tam jest, ale nie spodziewałem się, że będę mógł to przeżyć tak szybko, bo to, że przeczytasz, no to raz, możesz mieć jakąś tam wiedzę, ale trzeba tam stanąć, poddychać tym powietrzem ciepłym, zobaczyć mentalność ludzi, to jest zupełnie inne. Tam się nikomu w ogóle nie śpieszę. Jak zamówiłem coś w fast foodzie, to czekałem chyba z pół godziny, bo tam sobie gadały, wiesz, coś tam rozmawiały, a jak ktoś upominał, o Jezu, te jamańskie kobiety, nie chciałbym mieć jamańskie kobiety, tak krzyczą, że jest strasznie. Okej, okay, tymczasem jesteśmy teraz w Szczecinie, tutaj czas już jednak, terminy gonią, tak? Ma dzisiaj występujesz na Juwenaliach Szczecińskich, stajesz na deskach tam. Nie grasz pierwszy raz w Szczecinie i czy pamiętasz jakieś koncerty swoje poprzednie? Jak oceniasz tą publiczność? Tak, jak wygląda sytuacja? Tak. Oczywiście, ja w Szczecinie grałem i ja nie zapomnę nigdy koncertu mojego pierwszego w Szczecinie, gdzie było chyba nie w Stoczni, tylko w... Kurczę, gdzieś to było możliwe, albo było tam prawie 3000 ludzi. To było niesamowite, wiesz, dla mnie to były pierwsze koncerty po całym tym boom. I ja tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Na Jamajce sam jeszcze byłem w szoku, bo to było zaraz po tym programie. I powiem ci, że
Szczecin zawsze mnie zaskakiwał właśnie takim miłym przyjęciem, że ludzie tu się potrafią bawić. Wiesz, każde miasto ma różną mentalność, naprawdę. Są miasta, których ludzie naprawdę muszą się napocić, żeby ich, wiesz, poderwać do zabawy. Bo wiadomo, może niektórzy lubią tylko słuchać, ale są też miasta, właśnie tak jak tutaj byłem wtedy. Nie zapomnę tego, jak 3000 osób machało, wiesz, łapami w górze. Piękny widok. Dzisiaj zapraszam na koncert, wiesz, że będziesz, także... Będę. Tylko tak, w tej chwili masz ten okres wzmożonych koncertów, tak? Masz koncerty praktycznie co drugi dzień. Jak to się odbija na twoim życiu, wiesz? Jak nie tęsknisz za domem, za spokojem, za rodziną i tak dalej? Tęsknię, ale jak kogoś tracisz na dłużej, to sobie zdajesz sprawę, jakie jest ważne dla ciebie. Powiem ci, że jak wracam do domu, to jest najfajniej, kiedy, wiesz, wszyscy biegają, cieszą się, że jesteś. Mama gotuje 3 obiadki na raz, wiesz, pięknie, bo to jest... No boli serducho czasami, bo są trasy, których nie mamy 12 dni, przyjeżdżam tylko na 3, to i tak muszę coś robić, to jest jakaś próba, tu pojadę tam, muszę tu załatwić, tu jeszcze takie swoje prywatne rzeczy i tak naprawdę cały czas jestem zabiegany, ale nie mam zamiaru marudzić, bo akurat to, co mnie spotkało, to jest 1 na 1 000 szansa, więc pomarudzę sobie, kurczę, gdzieś tam mam nadzieję na górze, że już nie mogę tutaj biegać i śpiewać, ale... No na razie mówię, no to jest do opanowania, początki były bardzo trudne, teraz już jest okej. Generalnie wytrzymałościowo, jak to wygląda? Wysypiasz się, jest spoko? No, wyśpię się chyba po śmierci, powiem ci, bo kurczę, jednak bycie muzykiem to jest trudna sprawa, już zwłaszcza w tym kraju też, gdzie jest wszystko pod górkę. No, ale bywają momenty, że jak już zasnę, to już mnie nikt nie obudzi. Lubię długo spać, ale ostatnimi czasy rzeczywiście przez trasę, przez kilometry, przez to, że jest dużo pracy, no, trochę się mniej wysypa. Widać. Takie pytanie, bo jesteś idolem sporej grupy młodego pokolenia, no, tak? I w tym momencie, czy zdajesz sobie sprawę, że jak na przykład zasypiasz codziennie, tak, że to, co robisz, ma duży wpływ na nich, tak? Że każde twoje słowo jest śledzone i naśladowane przez różnych ludzi. Jak właśnie czujesz się z tą odpowiedzialnością? Ja przez te 3 lata miałem bardzo szybki kurs dojrzewania i dlatego ci powiedziałem wcześniej, że to nie jest już moje hobby. Ja to bardziej traktuję jako misję, że chciałbym zrobić coś dobrego dla ludzi, bo ja zobacz, też nie wywodzę się ani z jakiejś bogatej rodziny, nie przelewało mi się, jak to prawie każdemu z nas w tym kraju. I nie dostałem, wiesz, wszystkiego pod nos. I pamiętam sytuację, kiedy tankowałem swoje Audi A80, taką starą miałem, dostałem na 18. Za 13 zł na gaz, żeby pojechać gdzieś na próbę, nie? I właśnie zwracam teraz wspomnieniami do tego po to, żeby właśnie wam, kurczę, ludziom, którzy macie pewnie jakąś zajawkę, bo ludzie, którzy mają pasję, często ją zostawiają przez to, że no, nie ma możliwości ani pieniędzy na to, żeby gdzieś ją kontynuować. Ale czasami jest dookoła nas tyle szans, których nie zauważamy, że no tak zobacz jak ja poszedłem do tego programu przez przypadek. My się wgnęli z łóżka na, tak naprawdę, wiesz, po imprezie, po urodzinowej imprezie mojego dobrego kumpla i bym się w ogóle tam nie chciał jechać. I gdyby nie to, to pewnie dzisiaj bym z tobą nie rozmawiał, nie spełnił tylu marzeń, nie rozwijał się w tym, co najbardziej kocham. I dlatego zawsze będę walczył dla tego pokolenia, starając się mówić im, że ważny jest szacunek, kontakt między ludźmi i pasja, żeby tego nie zostawić, bo nigdy nie wiadomo, z dnia na dzień nagle może się okazać, że to się stanie twoim, wiesz, życiowym celem. A jak się robi to, co się kocha, to się nie przepracowuje ani jednego życia, dnia w swoim życiu. I dlatego mówię, pomimo zmęczenia i czasami nie, właśnie nieprzespanych takich nocy, to i tak mam energię, po prostu staję na scenę i zbyt. Takie pytanie, jakie są twoje ulubione marki odzieżowe? Firmujesz Vulgar w tym momencie, tak? Jakie ubrania polecasz? Wow, wiesz co, ja bardzo różnie się ubieram. To nie mam jakichś tam ulubionych swoich marek. No, a poza tym, że to teraz Vulgar, no to jest mi bardzo bliska marka z tego względu, że to nasz przyjaciel robi. To bardzo chętnie je noszę. No ale są... To zależy chyba też od dnia i mam takie dni, że ja w ogóle rzadko chodzę na zakupy. Jak już idę, to rzeczywiście nakupuję masę rzeczy, żeby potem już nie chodzić nigdzie po sklepach, bo czasami takie zakupy też są dla mnie no niezłym wyzwaniem, bo mimo wszystko ja kocham ludzi, uwierz mi, nigdy nikomu nie odmawiam zdjęcia ani autografu, ale czasami tak chciałbym, marzyłem tak sobie cichutko jeden z kapturze, że na chwilę być anonimowym, zrobić tylko zakupy jak normalny człowiek i nie czuć się przez chwilę, wiesz, nazwijmy to gwiazdą, tak? Ja nie lubię tego słowa, ale no, to tak chyba będzie łatwiej zrozumienia. I powiem ci, różnie, strasznie lubię się ubierać. Mam czasami takie gdzieś tam swoje napady, że lubię wyglądać jakoś tak bardziej elegancko, czasami mega luźno, że to zależy. Rozumiem. Przy okazji, underground.pl zajmuje się tutaj deskorolkami, snowboardem, BMX-ami. Pytanie takie właśnie, czy ty uprawiasz jakiś sport, czy jeździsz, czy kibicujesz? Bo jedyny sport, jaki uprawiam, to jest chyba skakanie na scenie, bo poza tym chyba nie mam nic. Ale
czuję, że wyglądałbym chyba jeszcze bardziej ciekawie, gdybym na desce jeździł albo na takich sportach. No, zawsze mnie to fascynowało, bo ja podziwiam naprawdę ludzi, którzy jeżdżą na desce i czy na BMX-ach, triki, to jest niesamowite, bo jak łamią grawitację. Ale powiem Ci szczerze, że wolę patrzeć niż chyba. Z tych wszystkich sportów ekstremalnych, które najbardziej Ci jara? Wiesz co, strasznie najbardziej mnie zaskoczył, nie pamiętam jak się ten facet nazywał, ale on wyskoczył z takiej ogromnej góry i leciał przez, zbijał takie baloniki, nie wiem czy widziałeś ten film. Ja pierdziałem, po prostu wow, takie coś bym chciał przeżyć. Ale... Warto zauważyć, że praktycznie każdy, który, wszyscy najlepsi zginęli gdzieś kiedyś podczas tego. No niestety, no to jest bez ryzyka nie ma zabawy, ale podejrzewam, że to musiało być niesamowite uczucie. Czy statuetki, plebiscyty, nagrody mają dla Ciebie znaczenie, czy liczy się dla Ciebie tylko odbiór fanów? Najbardziej liczą się właśnie dla mnie fani. To, że oni przychodzą na koncerty, to jest niesamowite, że oni wiesz, też kupują płyty w ogóle, to jest niesamowite. To jest najlepszy chyba sposób jakby wyrażenia poza obecności na koncercie szacunku dla artysty, że doceniasz jego pracę i nie ściągasz z neta, kupujesz płytę. I fajnie, jak ktoś mi daje, on podpisuje, bardzo się cieszę wtedy, że ktoś właśnie docenia. To takie pytanie. Podczas Fryderyków ostatnio do jednego wora wrzucono hip-hop, R&B i reggae, tak? I odbiło się to szerokim echem w środowisku hip-hopowym, chcieli osobnej kategorii i tak dalej, tak? Pytanie, zapytam się Ciebie w tej chwili, jak Ty jako przedstawiciel sceny reggae w tym przypadku do tego się ustosunkowujesz? Czy łączysz te gatunki? Tak, ja uwielbiam, to jest niesamowite, w ogóle rap z reggae jest fajnym połączeniem, fajna synergia. Ja też uwielbiam, mam swojego przyjaciela Staffa, już tu biega na dole właśnie, chyba oglądał ten ciuchy. I to jest fajne połączenie, bo hip-hop jest bardzo modny w tym kraju. I też ma, jeżeli ja wolę, mam artystów, którzy mają coś do powiedzenia, którzy wiesz, nie nawijają pod publika, tylko którzy śpiewają o tym, co czują, i nawijają. I właśnie staw taki jest i lubię z nim nagrywać, bo to jest przełamanie właśnie dwóch gatunków i wychodzi z tego fajna energia. No. Jedni lubią nawijanie, drudzy bardziej śpiewany styl. Każdy coś dla siebie na pewno w takim połączeniu znajdzie. Ale poza tym też lubię fajnie łączyć też R&B z reggae, bo ostatnio teraz zacząłem bardziej się bawić, otwierać na gatunki. Mam nadzieję, że kolejna płyta, bo ta też była tak na wariata zrobiona trochę, ale bardzo się cieszę, że się udało jakieś ją nagrać. To następna płyta. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. No, już nie mogę doczekać. To wiesz, nagrywałeś z PZ-em, z Krzychem, tak? Sytuacja taka była, że wielu wróżyło Ci taką przyszłość, że będziesz nowym Jamalem lub nowym Gutkiem, który będzie robił refreny hip-hopowe wszystkim czołowym artystom, tak? A na razie jakby w mainstreamie cisza o tym. Czy coś się kroi takiego? Wiesz co, ja zawsze nagrywam tylko z tym, kogo jakieś, nie wiem, poznam bardziej, z kim mogę, wiesz, przybić piony, wiem, że to nie jest udawane nic, ani na potrzebę gdzieś tam pod publikę. Właśnie powiem Ci, że ostatnio jakoś tak, nie mam czasu nawet na to za bardzo, żeby się poświęcić nagrywaniu. No i też jakoś dużo tych propozycji nie było, jeżeli były, no to odstawiliśmy to na trochę potem, bo naprawdę nie mam jak. To też trzeba mieć, wiesz, czas na chwilę, żeby to nie zrobić na szybko, żeby to było wypracowane fajnie, żeby była fajna energia, bo to jest ważne, jak się nagrywa. I no w przyszłości na pewno coś będziemy kombinować, no fajnie, takie połączenia są fajne, zwłaszcza, że no, ja też jestem mega młody w porównaniu do niektórych postaci, które są na scenie. I to dla mnie tak naprawdę to jest taki, wiesz, przybicie piony, nie? Wzajemny szacunek jest bardzo ważny. To jest fajne, kiedy ktoś zaprasza na kawałek, to się bardzo cieszę, nie odmawiam. Śpiewałeś Grechutę z Kaldów, ostatnio Maleo wydał płytę, gdzie robił covery wszystkich klasyków polskich, tak? Czy uważasz, że na reggae da się przerobić wszystko? Czy lubisz ten trend? Wiesz co, może wszystkiego nie przerabiam, no, Nergala byłoby ciężko przerobić na reggae, ale są rzeczywiście utwory, które nabierają takiej zmysłowości, kiedy się zaczyna grać w reggae. Na przykład ja uwielbiam ten cover Roxanne, który zrobił też Dele, nie wiem czy słyszałeś. Ja go zaśpiewałem, też zrobiłem cover tego utworu i powiem Ci, wow, fajnie zabrzmiał, taki się zrobił cięższy, fajnie. I niektóre piosenki aż się proszą, żeby je przerobić, a niektóre jak są, słyszę, takie się wydają kiczowate, tandetne, że na siłę, nie? Czasami, wiesz, no, lepsze z wrogiem dobrego często i dlatego jeżeli miałby być zrobiony cover na reggae, to zawsze staram się to zrobić tak, żeby nie odstąpiło od oryginału, tylko był po prostu inny. Wiesz, no, fajny, to samo reggae w sobie jest moim zdaniem tak łatwo przyswajalne. Niektórzy tego nie lubią, nie wiem dlaczego, mówią, że to za proste, ale właśnie ta prostota jest chyba najpiękniejsza w tym wszystkim. No to może na koniec kilka słów do fanów i ludzi z underground.pl. Okay.
Słuchajcie, przede wszystkim to ja bym chciał wam bardzo podziękować za to, że cały czas we mnie wierzycie, że to są 3 lata od tego programu, a ja dalej mam dla kogo grać, że wspieracie nas, no i słuchajcie, do zobaczenia na koncercie, to jest chyba najlepszy sposób, najlepszy kontakt z wami mam wtedy, kiedy was widzę przed sobą, także trzymajcie kciuki, ja wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję.